Dziękuję bardzo. Tytuł mojego wykładu, problem postawiony w tym wykładzie jest taki, że polityka jako pewien rodzaj, specyficzny rodzaj wiedzy, refleksji, jako jakiś sposób badania wspólnoty i pytanie, które sobie zadaję, jak Święty Tomasz widzi właśnie politykę jako naukę. Z tym, że oczywiście od razu możemy powiedzieć, że nie chodzi o naukę w tym współczesnym rozumieniu, to znaczy jak science w takim znaczeniu empirycznym, w znaczeniu też czy nauk ścisłych. Natomiast o pewną szczególny typ refleksji, który Tomasz określa jako wiedzę praktyczną, należącą do korpusu wiedzy praktycznej. A mówiąc tak najprościej, chodzi po prostu o to, jeżeli ktoś mówi, że zajmuje się polityką fachowo, to według świętego Tomasza czym powinien się zajmować i jak powinien swoją refleksję prowadzić? Mniej więcej takie pytanie chciałbym tutaj sobie zadać. Pierwsza rzecz to do swoich komentarzy, bo takie najważniejsze wiadomości na ten temat u Tomasza znajdziemy w dwóch prologach, w prologu do etyki nikomachejskiej, w prologu do polityki. Zresztą Arystoteles planował, że etyka i polityka to stanowią jedno dzieło i Tomasz też tak uważa i idzie tutaj z Arystotelesem, to jest jedno wielkie dzieło. I te dwa prologi ze sobą zestawione, prolog do etyki nikomachejskiej i do polityki, one dają pewną całość spojrzenia Tomasza, może nie wyczerpującą, ale te najważniejsze rzeczy. I przede wszystkim właśnie patrząc na te prologi, Tomasz, znaczy z tego najlepiej jest wydobyć to, co właśnie najważniejsze. Tutaj Tomasz zaczyna od takiego adagium, moglibyśmy powiedzieć, arystotelesowskiego, sapientis est ordinare, czyli rzeczą mędrca jest porządkowanie albo wydawanie rozkazów jest w zasadzie u Arystotelesa, ale to ordinare jest bardzo, bardzo słowem o wielu znaczeniach i bardziej Tomasz rozumie je właśnie, że po czym poznajemy mędrca? Mędrca poznajemy po tym, że potrafi uporządkować coś. Potrafi jakiś porządek w coś włożyć, nie wiem jak to powiedzieć, ustanowić pewien porządek albo odkryć pewien porządek. Czyli mędrzec i odkrywa porządek, ale też potrafi porządek ustanawiać. I wychodząc od tego, pierwsza rzecz, którą się zajmuje polityka, to jest właśnie porządkiem. Czyli ona obserwuje uporządkowanie, różne sposoby uporządkowania ludzi, analizuje je, ale równocześnie daje pewne ważne, a nieraz nawet takie bardzo dyrektywne, jeśli można się tak wyrazić, uwagi, jak należy uporządkować coś, żeby to było dobre. I tak jak tutaj jesteśmy na tym sympozjum, to proszę zobaczyć, że w gruncie rzeczy sama idea porządku, metafizyka porządku, moglibyśmy powiedzieć, jest bardzo złożona. I u Tomasza też, Tomasz ma dużo do powiedzenia na temat tym, czym jest porządek, czym jest ordo. Ale w takim najbardziej podstawowym sensie Tomasz będzie myślał w ten sposób, że porządek to jest pewna całość. Ta całość składa się z części elementów do siebie nawzajem przyporządkowanych. I teraz, tak jak jesteśmy tutaj na tym sympozjum, to są pewne relacje pomiędzy nami, słuchamy, zadajemy pytania i to są te relacje pomiędzy elementami, ale nie dałoby się, i to jest jakieś uporządkowanie, ale nie byłoby tego uporządkowania, gdyby nie było celu całego tego porządku, który tutaj jest. My mniej więcej wiemy, mam nadzieję, że nawet nie więcej niż mniej wiemy, dlaczego się tu spotkaliśmy i dlatego to, że ten cel jest jakiś zauważalny czy określony, dzięki temu możemy uporządkować też relacje pomiędzy nami. I teraz ten cel naczelny, zresztą każdy cel u Tomasza, to już wynika z metafizyki, jest pewnym dobrem, do którego zmierzamy. Jest pewnym dobrem, które szukamy, które chcemy uzyskać. Innymi słowy, jak mędrzec jest kimś, kto
potrafi odkrywać porządek i porządkować, ponieważ potrafi przeanalizować relacje wzajemne elementów w jakiejś większej całości, a równocześnie pokazać cel dla całej tej całości, odkryć cel całej tej całości. I jeżeli pomyślimy, że to jest zupełnie wyjściowe dla polityki, no to kto to jest ten, kto się fachowo, można powiedzieć, zajmuje polityką według Tomasza? Fachowo zajmuje się ten, kto potrafi określić porządek, potrafi określić cel, potrafi określić wzajemne przyporządkowanie różnych elementów i ten cel, którym jest jakieś dobro. I to jest wyjściowa uwaga. I zwróćcie Państwo uwagę, że mamy różne porządki. To jest bardzo ciekawe tutaj w analizach świętego Tomasza. I przede wszystkim na cztery zwraca uwagę. Mamy takie porządki, których nie zaprowadzamy, a nawet nie możemy zaprowadzić, tylko odkrywamy. Ja przedstawiam to, co Tomasz mówi, to każdy z tych punktów jest oczywiście do dużej dyskusji, też metafizycznej, antropologicznej, ale zastanówmy się po prostu, co Tomasz, co on na ten temat myślał. Czyli jest taki porządek, który jest tylko odkrywany, a nie przez nas konstruowany. I Tomasz będzie to łączył z teoretycznym namysłem nad światem, będzie to łączył z filozofią naturalną, będzie to łączył z takimi naukami jak fizyka, matematyka, metafizyka. Metafizyka odkrywa, a nie, według świętego Tomasza oczywiście, metafizyka odkrywa, a nie konstruuje. I to jest ten porządek, powiedzmy, teoretyczny, który należy odkryć. Drugi porządek to jest, kiedy my sami przyporządkowujemy do siebie, tworzymy jakiś porządek z naszych pojęć. Tomasz to będzie wiązał z logiką, czyli zastanawiamy się nad naszymi własnymi aktami umysłowymi i pojęciami i porządkujemy te pojęcia. To jest wedle Tomasza logika, ale tutaj zaczyna się ważniejszy już porządek dla nas, dla naszego tematu, mianowicie porządek, który rozum, rozważając, wprowadza w działania woli. Naszej woli, czyli porządkuje nasze chcenie, porządkuje nasze działanie. I my, którzy jesteśmy wolnymi istotami, czyli postępujemy w sposób dobrowolny, te działania nasze są dobrowolne, wolontaria, my możemy wprowadzać jakieś uporządkowanie do naszych działań, do naszych myśli, do naszych działań w taki sposób, żeby dążyć do jakiegoś dobra. I to jest z kolei właśnie filozofia moralna. To jest filozofia moralis, która zajmuje się działaniami dobrowolnymi człowieka. I tu będzie polityka. Ale to za chwileczkę. Jeszcze ostatni, czwarty, to też ważne z perspektywy naszego tematu, to jest rozum rozważa rzeczywistość, jeśli można tak powiedzieć, i sprawia jakiś porządek w rzeczach zewnętrznych, na przykład robiąc stół, samochód, samolot i tak dalej. I to Tomasz nazywa sztukami mechanicznymi. I te dwie ostatnie są dla nas najważniejsze, czyli ten, który się, że rozum wprowadza w nasze akty dobrowolne porządek i także rozum potrafi tworzyć rzeczy, tworzyć artefakty, tworzyć, budować i tak dalej, i tak dalej. I teraz polityka właśnie, czyli ktoś, kto się zajmuje polityką, jest wewnątrz filozofia moralis, to znaczy zajmuje się wolnymi aktami ludzkimi, zajmuje się wolnymi działaniami i co on robi? On próbuje odkryć porządek pomiędzy wolnymi jednostkami, wolnymi istotami i nadto jeszcze, jeśli to jest możliwe, pokazać, w jaki sposób uporządkować tą społeczność ludzi wolnych w taki sposób, żeby kierowała się do jakiegoś celu. Oczywiście tutaj Tomasz będzie mówił o celu, którym jest dobro wspólne. Na przykład. Tym się ma zająć polityka, to przyporządkowanie do celu. Króciutki cytat. Przedmiotem filozofii moralnej jest ludzkie działanie, przyporządkowane do celu, albo nawet człowiek jako czynnik dobrowolnie działający ze względu na cel.
Bardzo ciekawie to Tomasz mówi, bo to jest nie tylko przedmiotem filozofii moralnej jest ludzkie działanie przyporządkowane do celu, ale też sam człowiek. Innymi słowy, ktoś, kto się zajmuje polityką, musi wiedzieć, że się zajmuje w pewnym sensie antropologią. Czyli, że u Tomasza polityka jako część filozofia moralis, ona będzie też jakimś typem antropologii, antropologii społecznej, antropologii porządku społecznego. I jaki będzie ten cel? Tu zresztą ojciec Daguet o tym mówił. Jeżeli porządek, którym zajmuje się polityka, uporządkowanie wolnych ludzi musi mieć, to już nawet metafizycznie, ale jeszcze powinien mieć już, tak możemy powiedzieć, dobry cel, którym jest dobro wspólne, to Tomasz określi to jako dobre życie, za Arystotelesem. Dobro wspólne, które sprawia, że państwo żyje dobrze i jest każdy z członków tego państwa, obywateli tego państwa, ma możliwość żyć dobrze. Żyć dobrze, co to znaczy? To znaczy wszystko, co oczywiście wystarczające, a nawet wystarczające per se, czyli autarkiczne, mówiąc po arystotelesowsku, do życia, potrzebne, wystarczające, ale również od strony moralnej, od strony etycznej, od strony cnoty, którą państwo ma, które państwo umożliwia, żeby ta cnota została wytworzona. Więc to dobre życie jest przedmiotem, który właśnie musi polityka, którym polityka musi się zajmować. Czyli jak dotąd myślę, to jest to, co Tomasz mówi, jest jasne w tym sensie, że przedstawia wyraźnie cel, zajmujemy się dobrym życiem, dobrem wspólnym i porządkujemy. Natomiast tutaj proszę zwrócić uwagę, już pojawiły się te pojęcia całości i części. One też bardzo dużą rolę odgrywają w myśleniu świętego Tomasza o polityce, czyli jednostki i mniejsze wspólnoty. Jakie wspólnoty? Rodzina przede wszystkim, która jest wspólnotą naturalną według świętego Tomasza. Wieś, która jest naturalną wspólnotą u Arystotelesa, ona lekko znika u świętego Tomasza, jest malutko na ten temat, ale chciałem tak zupełnie na marginesie państwa uwagę zwrócić, że Arystoteles, kiedy mówił o pewnych wspólnotach naturalnych, to chciał je wyraźnie, po co on o tym mówił, że one są naturalne? Między innymi po to, żeby odróżnić je od wspólnot, które mają charakter tylko taki związany z umową. Że umawiamy się, że jesteśmy, że nie wiem, umawiamy się, że tworzymy Instytut Tomistyczny. Instytut Tomistyczny nie jest wspólnotą naturalną. Jest wspólnotą opartą o pewną umowę. Natomiast to, co na marginesie chciałem powiedzieć, proszę zwrócić uwagę, że u Arystotelesa wieś jest wspólnotą naturalną. Ona nie jest oparta na umowie i oczywiście państwo jest szczytem, tą ostatnią, najdoskonalszą wspólnotą, ale ciekawe, że ta wieś jako wspólnota naturalna ucieka trochę u świętego Tomasza, już jej tam jest mało, tylko przy okazji, ale dla Arystotelesa było ciekawe, że wieś ma też bardzo szczególny, można powiedzieć, taki ciężar. Jako wspólnota naturalna. I teraz całość i część. Czyli ktoś, kto się zajmuje fachowo polityką, musi umieć przyporządkować te części do całości. Tą całością jest państwo. I musi też sobie określić, jaką jedność stanowi państwo. I według Tomasza to jest bardzo specyficzna jedność Arystotelesa, że jest to jedność, którą on nazywa jednością porządku, którą należy odróżnić od jedności absolutnej. To jest troszeczkę antyplatoński wątek u Arystotelesa. Chodziło o to, że państwo nie stanowi jedności absolutnej, bo wtedy nie byłoby wielości. I dążenie do jedności absolutnej jest czymś, czego ani Arystoteles, ani Tomasz nie pochwalają. Zresztą mówią, że to jest troszkę metafizycznie niemożliwe, bo jesteśmy odrębni w państwie, ale jednak zbyt duże dążenie do jedności państwa, ujednolicenia, jakiejś takiej homogeniczności
według nich jest wątpliwe po prostu, likwiduje wielość. No ale jeżeli nie jest to jedność taka absolutna, no to musi to być jakiś inny typ jedności. No i to jest właśnie jedność porządku. Tak to Tomasz nazywa. Unitas ordinis. Każda z części tej całości posiada swoje własne działania, które nie są działaniami całości. To jest bardzo... To jest cała trudność metafizyki, powiedzmy metafizyki porządku, ale coś też myślę inspirującego. Całość posiada pewne działania, której nie mają jednostki. Całe wojsko, kiedy atakuje, posiada działanie, które nie jest tylko sumą pojedynczych działań, pojedynczych żołnierzy, ale również jednostki posiadają pewne działania, które nie są działaniami państwa. Na przykład myślenie, przede wszystkim kontakt z Bogiem, oczywiście. To jest coś, co też jest indywidualne u świętego Tomasza, bardzo wyraźnie. Nie tylko też jest wspólnotowe, ale jest też ten moment indywidualny. I to jest bardzo interesujące, bo jak powiemy sobie, gdyby państwo połykało wszystkie działania indywidualnych części jako całość, no to mamy jakąś koncepcję, może jeszcze nie totalitarną, to by było za dużo pewnie powiedziane, ale jakoś zmierzającą w tym kierunku. Z kolei, gdybyśmy nie mieli swoich, znaczy gdyby państwo połykało te wszystkie działania, mielibyśmy koncepcję totalitarną, ale gdyby z kolei państwo nie miało pewnych działań, których my nie mamy jako jednostki w tym państwie, no to czym by było to państwo? Państwo jest jednak czymś o jakiejś zasadności takiej, sile metafizycznej, jakiejś, to jest coś, co nas wiąże, coś nieprzypadkowego, nie tylko zbiór jednostek, które mają tylko i wyłącznie swoje własne działania, prawda? To jest ta jedność porządku. Tomasz to próbuje tutaj wyjaśnić. Czyli ten, kto się zajmuje polityką, musi też wiedzieć, co to jest jedność porządku. Musi to określić, żeby nie zgubił się w jedności absolutnej albo nie zgubił się w indywidualizmie, który nie widzi państwa w ogóle. Widzi tylko jednostki powiązane ze sobą w sposób mniej lub bardziej przypadkowy, na przykład przez terytorium, na którym się mieszka. I warto zobaczyć teraz, że w związku z tym, dlatego że tak właśnie ta jednostka jest w państwie umiejscowiona i że państwo ma zasadność swoją własną, to filozofia moralis u Tomasza będzie się dzieliła, i to jest, może wcześniej powinienem był to powiedzieć, ale będzie się dzieliła na indywidualną, czyli przyporządkowanie do celu działania pojedynczego człowieka, czyli jak ja jestem przyporządkowany osobiście do celu, który jest dobrem, czyli do celu moralnego. Drugie to będzie tak zwana ekonomika, czyli rodzina. W jaki sposób cały dom, rodzina jest przyporządkowana do celu, w jaki sposób realizuje dobro, i wreszcie właśnie wchodzi polityka, to jest jak państwo realizuje dobro, swoją celowość, swoje dobro. I to jest filozofia moralis. Ona się zajmuje jednostką, rodziną i państwem. Jako właśnie całością. I tutaj myślę można, oczywiście dalej to już jest bardzo dokładnie, Tomasz stara się pokazać, jak jest przyporządkowana na przykład rodzina do państwa. No i tym się ktoś, kto się fachowo zajmuje polityką, powinien się oczywiście zająć. Natomiast drugie motto, i ono jest równie ważne, pojawia się w prologu do Polityki, czyli ars imitatur naturam. Sztuka naśladuje naturę. I ktoś, kto się zajmuje polityką, jeszcze raz powtórzę, według świętego Tomasza, on musi widzieć, że tym, co porządkuje, jest rozum. Naprawdę rozum jest porządkujący. Ale to nie jest u Tomasza taka wizja, w której ten rozum porządkuje niezależnie od pewnych naturalnych skłonności
które są w człowieku. To nie jest, można powiedzieć, polityka u Tomasza, to nie jest projekt rozumu, jakiegoś rozumu, który nie bierze pod uwagę naturalnych skłonności człowieka. To jakiś, myślę, tutaj jest wątek antyutopijny w myśli świętego Tomasza, no tak również jak u Arystotelesa. Ale chodzi o to, że ars imitatur naturam, tutaj ars, Tomasz później będzie właśnie mówił o scientia politica, w tym miejscu ars, czyli sztuka, musi brać, ktoś, kto się zajmuje polityką, dlatego, że ona jest antropologią, musi brać pod uwagę te naturalne skłonności człowieka i rozum porządkujący, on musi to brać pod uwagę. Inaczej to nie będzie to, o co Tomaszowi chodzi. Teraz w tym, co jest najdoskonalsze z natury, właśnie to jest ważne, obserwując naturę, jest właśnie państwo z tych wszystkich wspólnot, różnych innych. Tomasz nie ma wątpliwości tutaj z Arystotelesem, że to państwo jest tym, które jest najwyższe, najprzedniejsze ze wszystkich wspólnot. Ona przewyższa wszystkie inne wspólnoty, które rozum ludzki może poznawać i ustanowić. Dlaczego jest najdoskonalsza? Bo właśnie przynosi pewną samowystarczalność tym, którzy są, to jest cecha zresztą państwa, taka pożądana cecha, przynosi pewną samowystarczalność, czyli daje nam możliwość wzrostu na takich wielu dziedzinach, w których na przykład rodzina nie jest w stanie tego zapewnić. Ciekawe jest to spojrzenie w tym znaczeniu, że rodzina, według świętego Tomasza i Arystotelesa oczywiście, ona zapewnia bardzo dużo rzeczy fundamentalnych, ale są takie, których nie jest w stanie zapewnić. Bez państwa to jest niemożliwe. I dlaczego to państwo jest takie? I tak, no właśnie, dlatego jest to doskonałe, że daje te doskonałości. Natomiast, znaczy dlatego polityka, która zajmuje się państwem i będzie najdoskonalsza. Dlaczego? Z tych wszystkich, czyli z etyki indywidualnej, rodzinnej, ekonomiki i polityki. To, co wcześniej wymieniłem, to zresztą jest stare jeszcze od Boecjusza, bo średniowiecze już zanim Arystotelesa znało, to już przez Boecjusza ten podział znało. Dlatego, że państwo jest najdoskonalsze i cel polityki, czyli cel państwa, jest nadrzędny wobec celów etyki indywidualnej i etyki rodzinnej i ekonomiki. Tutaj myślę, że niektórzy mogą nawet odczuć pewien dreszcz niepokoju, w tym sensie, że to jest niewątpliwie, to po prostu tam jest, tutaj, w tekstach Tomasza, tak samo jak u Arystotelesa. Jednostka jest jakoś przyporządkowana do państwa jako do całości. I dobro całości jest nadrzędne wobec dobra jednostki. To jest ogromny temat, który tylko tutaj zapowiadam, bo to jest zresztą wielkie dyskusje wśród tomistów w XX wieku również na ten temat były bardzo zażarte. Co to znaczy, że państwo i dobro wspólne jest ważniejsze, wyższe niż dobro pojedynczego człowieka. Natomiast Tomasz tak twierdzi i Arystoteles też to mówi. Czyli polityka, ktoś, kto się fachowo zajmuje polityką, zajmuje się najwyższym elementem, najwyższym czymś, najdoskonalszym z całej dziedziny moralnej. Z całej dziedziny moralnej. Teraz już niedługo kończąc, to co Tomasz nam doda jeszcze do tego? Polityka jest konieczna. Bez polityki nie ma etyki. Rozważania tylko indywidualne nad ludzką moralnością są absolutnie niewystarczające. Muszą być dopełnione przez ten cały wymiar wspólnotowy. Bez tego nie istnieją. Jest praktyczna, ale oczywiście ma również składnik teoretyczny. Ten, kto się zajmuje polityką, musi też patrzeć, jak są skonstruowane różne wspólnoty, badać naturę i tak dalej, zanim
będzie miał taką wiedzę praktyczną. Wiedza praktyczna to będzie jaka? No jak to zrobić? Właśnie zrobić to może nie jest dobre słowo. Jak to uporządkować? Najlepiej uporządkować. Nie jest zresztą polityka jedną ze sztuk mechanicznych. Na to chciałbym zwrócić uwagę, bo to jest bardzo interesujące tutaj. Skoro polityka jest częścią filozofii moralnej, to ona zajmuje się wolnymi ludzkimi czynami, również całą wspólnotą, wspólnotą państwa, która, tak jak powiedziałem, jest najwyższa. Ale porządkowanie państwa, porządkowanie wolnych istot, to nie jest to samo, co robienie jakiegoś przedmiotu, konstruowanie czegoś. To jest znacznie bardziej złożone. Czyli polityka nie jest sztuką mechaniczną. To nie chodzi w polityce o to, że się doda coś do czegoś, tu się odejmie, to, że tego się nie buduje jak przedmiot, ponieważ ludzie są, postępują w sposób wolny, więc tu nie można w ten sposób politycznie postępować, dlatego nie jest jedną ze sztuk mechanicznych. To jest bardzo interesujące. Myślę, że tacy różni konstruktorzy społeczeństw, którzy mają taką nadzieję, że tu się po prostu to da skonstruować w taki sposób wręcz mechaniczny, żeby to po prostu działało. Ten zegarek można skonstruować i się go nakręci i to państwo będzie działać, taka wspólnota idealna. No to Tomasz tutaj by powiedział, to jest zupełnie nie tutaj. To jest część etyki w naszym rozumieniu. Polityka jest częścią etyki w naszym rozumieniu, związaną z wolnymi działaniami. I teraz to, zresztą o czym profesor Daggett mówił, że Tomasz ją nazywa z Arystotelesem, że polityka jest nauką architektoniczną. Można to też tłumaczyć kierowniczą. To znaczy, że zajmuje się czymś najszlachetniejszym, ma najwyższą godność wśród nauk praktycznych i w niej ludzkie działanie osiąga doskonałość. Nasze działanie osiąga doskonałość w życiu wspólnotowym, nawet tak szeroko pojętym jak państwo. Ktoś mógłby powiedzieć, że właśnie to jest taka wizja, która rzeczywiście idzie w poprzek wielu liberalnym koncepcjom, czy nowożytnym, czy tym bezpośrednio, czy postnowożytnym, czy różnym innym liberalnym koncepcjom. Myślę, że na pewno, ale proszę zwrócić uwagę, że my żyjemy w bardzo ciekawym czasie, w takim sensie, że nawet jak słuchałem ojca profesora Daggetta, to tak zdałem sobie sprawę, że proszę zwrócić uwagę, jego wykład był takim bardzo klasycznym wykładem tego, co tomiści zawsze chcieli wnieść do refleksji na temat polityki. Co chcieli wnieść? Chcieli wnieść dobro wspólne. To było w państwach liberalnych zawsze był, chociaż definiują liberałowie jakoś tam dobro wspólne, są różne, ale zawsze to był jakiś kłopot, jeżeli jesteśmy jednostkami, czym jest to dobro wspólne. I teraz tomiści starali się pokazać, ale musicie też myśleć o dobru wspólnym. Nie da się bez dobra wspólnego skonstruować, na przykład te cytaty z Benedykta XVI, prawda, o tym, że nie ma, jak nie ma moralnej zgody, to się nie da. No właśnie to myślenie w kategoriach dobra wspólnego. Ale ja sobie pomyślałem właśnie, że ciekawe, czy to jest rzeczywiście teraz problem, to dobro wspólne. Czy nie jest raczej tak, że my wchodzimy w taką epokę, w której dobro wspólne jest bardzo mocno, wyraźnie, jasno sformułowane. W takim sensie, że może niekoniecznie w Polsce, ale w takim globalnym politycznie, na przykład jeśli chodzi o ekologię. Proszę zwrócić uwagę na ekologię jako na nowe myślenie o dobru wspólnym, o potężnym zasięgu, prawda? Czy to, co się wydarzyło przez pandemię, prawda? I nasze jakieś tam indywidualne prawa, które musiały być poddane jakiejś próbie, prawda? W tej sytuacji bardzo trudnej. Ale miałem wrażenie, mam po prostu wrażenie, że to, co będzie ciekawe u świętego Tomasza teraz, dla kogoś, kto się chce polityką zajmować, to będzie nie tylko to dobro wspólne pokazywanie, ale ja nie wiem, czy znowu nie trzeba będzie wracać do pokazywania tego elementu jednostkowego w myśli świętego Tomasza, dlatego że dobrze zrównoważona myśl to jest taka, która
No właśnie, na tym jej polega, że jest zrównoważona, że jest stabilna, że stoi na dwóch nogach. No i Tomasz starał się tak, żeby był ten moment indywidualny, ale i moment wspólnotowy i dobra wspólnego. Może przyjdzie taki czas, że ta refleksja nad dobrem wspólnym u świętego Tomasza będzie musiała być taka, żeby pokazać, że ono nie może być, nazwijmy to, takie przytłaczające dla jednostki. Więc takie mam poczucie, że wchodzimy w taki czas, w którym ta stara odpowiedź tomistyczna na zasadzie pamiętajcie o dobru wspólnym, przestańcie o tej jednostce ciągle, jednostka to, jednostka tamto, jednostka tamto, pomyślcie o dobru wspólnym, że może będzie teraz tak, że tomiści zaczną mówić, ale pamiętaj o jednostce, pamiętaj o jednostce, pamiętaj o jednostce. Być może będzie coś takiego konieczne. Więc no, ten, kto się fachowo polityką według świętego Tomasza zajmuje, myślę, że znowu stanie przed nim to pytanie, całość, część. Jak się ma całość państwo do części? Co to znaczy, że część jest wolna? Co to znaczy, że państwo jest etyczne, a równocześnie my jako jednostki też mamy etyczne? To był wyraźny znak, że należy skończyć. Także bardzo serdecznie państwu dziękuję.